Już? Już? Tak. Cześć, dzień dobry kochani. Marko Gija, Akademia Kulinarna Whirlpool. No jesteśmy tutaj gotowi Wam zabawić z jeszcze jedną recepturę, tak? Będziemy gotowali po włosku jeszcze raz. Będziemy zrobili coś, które jest dzisiaj definiowane jako street food, ale które leży w tradycji włoskiej od ponad wiek. Co robimy tak pysznego? Robimy coś prostego, szybkiego, które każdy może robić tak naprawdę w domu. My będziemy używali produkty włoskie oczywiście, bo wspieramy nasz kraj w tym trudnym momencie też, ale będziemy mogli też robić parę wariantów. Wszystkie nasze filmiki, nasze receptury, które są nadawane na żywo w Facebooku, możecie też obejrzeć na naszą stronę internetową www.akademiakulinarnawhirlpool.pl lub na nasz kanał YouTube'owy z taka sama nazwa, czyli Akademia Kulinarna Whirlpool. Co robimy dzisiaj? Dzisiaj robimy mozzarellę in carrozza, czyli zmarzona mozzarella taka zamknięta w bułka, taka tostowa, bez skórą, panierowana z jajkiem i bułka tarta. Do tego potrzebujemy mozzarella, ja używam Galbani, tak, prawdziwą włoską. Tutaj mamy pieciwo tostowe, akurat tutaj mam z odrobina taki ślimiany, ale to możecie używać białe, pełnoziarniste, jak Wam się podoba. Oczywiście jajka, świeże jajka, do ubijania robienie pamierka. Ja używam olej ryżowy Monini do zmarzenia, tak? Bułka tarta, sól, pieprz i oczywiście mamy jeszcze tutaj na przykład, znalazłem w lodówce troszkę szynka gotowana, też włoska, tak? I mamy tutaj i będziemy też robili wersja jedna samą mozzarella, a druga wersja taka troszkę bardziej taka wyrazista z odrobiny szynki w środku. Ja powolutku zaczynam przygotować ta pyszność, które po prostu każde dziecko wariuje, kiedy się robi coś takiego, ale nie tylko dzieci, dorośli też. A propos dzieci, Dorota kochana, widziałem strudel, co zrobiłaś na zdjęcia i w ogóle po prostu jesteś już na poziom profesjonalny. Także całuję Cię mocno i pozdrawiam. To jest mała fanka czteroletnia, która już ma dużo wsparcia w kuchni, także to jest obowiązkowo takie rzeczy. Ok, także co robimy? Bierzemy nasze jajka, tak? Zaczynamy od dwóch. Możemy zawsze potem dodać. Ok, wbijamy. Tak. Tutaj, 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 tutaj. O, ho, ho, ho. Wystarczy tak. Jeszcze tak. Nie musimy robić omleta, także nie muszą nabrać strasznie dużo powietrza. A może jeszcze jedna. Będzie potrzebne troszkę. Pieciwo jest taki głodny. Taka część. Ok. Super. Przepiękne. Tak, od razu czyścimy. Weźmiemy nasze tutaj i tak. Tu przygotujemy troszkę bułka tarta. Pamiętaj, bułka tarta możecie kupić, ale też trzymajcie wszystkie reszty, co macie w domu, tak? I potem możecie wysuszyć w piekarniku albo rzucicie do torebka papierowa, zostalicie. No, nie zamykajcie oczywiście folią, bo to może po prostu zaplesznić, ale tak. Ok, to postawimy na chwilę na bok, bo potrzebujemy tutaj naszą deskę. Oczywiście weźmiemy kawałeczek do czyszczenia, bo wczoraj pobrudziłem. Nasza karta palia Foxy. Stąd też będziemy tutaj położyli. Tak, skoro mamy to w ręce, położymy taki podwójna warstwa. Bo kiedy zmarzimy nasze mozzarellę in carrozza, potem położymy ją tutaj, żeby nasączała, papier nasączał nadmiar tłuszczu, żeby nie były
zacięćki. Ok, mamy tutaj nasz olej, powolutku zaczynamy go też grzać. Nie za bardzo gwałtowny, powolutku, żeby nie spalił się. I tu weźmiemy, tak, każde to jest jak kanapka, tak? Ok. I ja lubię zdejmować tej skóry dookoła, żeby był taki łatwiej do zamykania, bo lepiej tutaj będzie nasączał się z jajko i będzie po prostu z panierką się zamknął lepiej, jeżeli zdejmujemy tą skorupę na górę, tak? Skórę, tak? Oczywiście, jak dopiero skończyłem powiedzieć, to nie wyrzucimy, tak? Tylko po prostu trzymamy i potem pomielimy i będziemy mieli fantastyczną bułką tarty, proszę. Do panierowania następne mozzarella i karoca, także to będzie koło bez końca. No, to naprawdę to jest tradycji napoletański, ok, mozzarella i karoca. W Napoli to po prostu jest sprzedawane też na ulicy jako street food, są kioski, które zamiast sprzedać burgery, sprzedają taki cuda po prostu. Jest duża tradycja zmarzonej potrawy w Napoli. Zmarzą nie tylko mozzarella i karoca, ale są też takie rodzaje pizzy zmarzone. Jest dużo, dużo, dużo pyszności, które możemy kupić dzień i noc, bo to są otwarte cały czas. Także też po imprezie to jest fajne, wychodzić i coś ciepłego takiego zjesz. Oczywiście będziemy dodawali do środka liść bazylii, jeżeli mamy oczywiście, jeżeli nie, to będziemy bez bazylii zrobili. Ok, jak powiedziałem, tutaj weźmiemy nas pieczywo, bo w kuchni nie wolno marnować nic, specjalne teraz taki czas, ale w ogóle nie marnuje się nic. Ok, pamiętam, przypominam do ludzi, które teraz tylko się podłączyli, że robimy mozzarella i karoca w Akademii Kulinarnej Whirlpool Marco Ghia. Gotujemy razem z Wami, zostajcie w domu bezpieczni. Spróbujemy Wam inspirować, tak? I mozzarella i karoca, czyli mozzarella. Tutaj mamy przepyszną mozzarellą Galban. Katarzyno, dasz mi małą miseczkę, zapomniałem, że mam pełno wody tutaj do pozbawienia się, tak? Zaczynamy tu. O. Kroimy z boku. Tak? Bardzo Ci dziękuję. Tak? Ok. Zobaczcie, jaka piękna jest kuleczka, taka fantastyczna, tak? Zaczynamy z jedną, zobaczymy, czy będzie nam potrzebne. Ok. Tu też weźmiemy kawałeczek papieru, nie za dużo, bo to jest taka karta palia Fox jest bardzo taka pojemna. Może dużo, dużo, dużo tego płynu naprawdę naciągnąć. Tu kroimy i położymy tutaj, żeby ona brała nadmiar płynu, żeby nie namocił nasze pyszne pieczywo tutaj. Ok. Tak, tak. I mamy tutaj. Tu. Zaczyna być ciepłe. Zobaczymy. Tak. Położymy mały kawałek pieczywo i jeszcze nie, widzicie, jeszcze nie bumbelkuje. To jest próba empiryczna, którą można robić w domu bez termometru, bez niczego. Jak rzucimy coś i zaczyna robić taki efekt specjalny, to jest to. Ok, także tu powolutku ja bym zacząłem. Tak i kawałek mozzarelli. Oczywiście. Odrobina soli, odrobina pieprzu, tu możemy dać raz i dwa liści bazylii, zamykamy, tak, zamykamy, ok, i tu mamy pierwszą, możemy zostawić tu, tak, może jeszcze kawałeczek tu, żeby nie by było, że po prostu robię za chude tej kanapeczki, no. Na pewno przed tym czasem, teraz musimy uważać, kochani, bo mamy dużo czasu dla siebie, dla naszych bliskich. Gotujemy, 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 ale tak
bez przesady. Ok, tu mamy poważniejszy kawałek, też dajemy liść bazylii, odrobinę tego i tu. Tak, kawałeczek po prostu nasza szynka i następna robimy jeszcze tak po prostu raz, dwa, odrobinę tego, szyneczka i jeszcze raz to. Oczywiście ja używam wszystkie swoje produkty włoskie do tego, no, ale musicie używać te, co macie w domu w tej chwili. Pamiętamy, spróbujemy nie chodzić codziennie do sklepu, tak? Możemy chodzić, ale może raz w tygodniu, jedna osoba, a nie cały czas. Planujemy troszkę. Będzie łatwiej potem jako system. O, czuję już ciepła od oleju. I tak, zaczynamy, szybciutko. Ok, raz, dwa. I tak, widzicie? Namaczamy, tak, dookoła. Okay. Troszkę się pobrudzimy, tak? Ale potem wystarczy myć ręce. Nie musimy robić specjalne rzeczy. I teraz, o, pamiętamy, jak położymy zawsze od nas dalej, bo jak ślizga się i ucieknie, padnie, będzie bryzgał, ale dalej, nie na nas. Tak? Olej to jest bolesna sprawa. Także to uważamy. Jeszcze jeden taki z szyneczką, przepyszną. No. A potem tutaj naprawdę fantazja to jest jedyna granica, tak? Wasza fantazja. To możecie robić z szyneczką, możemy robić z kiełbasą, możemy robić z różnych takich pyszności. Ale to ja wam pokazuję, jaka jest taka receptura, można powiedzieć, taka prawdziwa, włoska, tak? Przypominamy, co zrobimy jeszcze raz. Robimy mozzarellę in carrozza, taki napoletański, przepyszny street food, czyli bułka tostowa, taki chleb tostowy, krojony, bez skóry. Skórę nie wyrzucimy, bo używamy jako bułka tarta potem, jak będą suche. I jak widzicie, w środku kawałek mozzarella, która była krojona i położona na papier na chwilę, żeby po prostu nadmiar wilgoć by był wyciągany. Ok. I teraz tak, bardzo delikatny. Widzicie? O! Widzicie? Jaki to po prostu kolor, tak? Ok. Tutaj się robił troszkę miejsce. I zawsze ode mnie dalej. I w środku daliśmy troszkę sól, pieprz, liść, bazylia. I oczywiście kawałeczek mozzarella, niektóre daliśmy też szyneczką, także tu mamy taka pyszność. Nie musimy szaleć z oleju, tak? Nie musi być za mocny ten cały, tak? Słucham. Mamy pytanie, czy może być ze skórką chleb? Oczywiście, że może być ze skórką, ale powiem, dlaczego ja zdejmuję skórkę. Bo kiedy namaczam go w jajko, rozciępione jajko, jak robię tak i tu nie ma skórka, jajko nasącza się, a potem bułka tarta się klei i pomaga mi zamknąć tego wszystkiego. Ze skórką może po prostu dać troszkę opory, tak? Także to jest łatwiejsze pod tym względem, tak? Ale jeżeli chcecie ze skórką, bo wam się podoba, bo po prostu nie macie ochoty kroić, to używacie skórkę, ale tak jest lepiej. Tak się zamyka bardziej równomiernie i taki super. Ok, widzimy tutaj. Ja bym zrobiłem jeszcze jaki rodzaj, tak? Ok. I zobaczcie. Zdejmujemy pierwsze, położymy go tu. Drugi, idealny. Też położymy go tu na papieru, tak? To idzie do środka. Super. Super. Tak, o, tutaj mam jeszcze, zostało mi jeszcze kawałek mozzarelli. Dajemy mozzarella i tu podwójna dawka szyneczka. Dla Katarzyny to będzie, bo wiem, że
jest mięsożerna, robimy nawet potrójna. Tak. Potrójna kasza dla ciebie. Ok, i teraz jeszcze raz. Zobaczycie. Widzisz? Nie wiem, jak się nazywa osoba, która pytała o skórki? Michał. Michał, widzisz, jak robisz tak z boku, teraz ta jest nadmiernie obfita, dużo, dużo wypełniłem, tak? Także troszkę tu w boku. Ok, będzie trudno. Ho, ho, ho. Tu mamy. Tak, i to. Kanapeczka idzie do środka. Odstawimy na bok. Oczywiście, że tutaj robiłem troszkę bałagan, ale zaraz moja karta palia Fox mi pomaga prowadzić wszystko do porządku. Widzicie, że nie ma stresu, tak? Nie ma w ogóle stresu. Tak, poproszę, zobacz, dam ci to, kochana. Tak, tu jeszcze troszeczkę. Tak. Jeszcze to, czyli liczy, że ja tutaj mam dobre, bo wiesz, jestem asystowany, dopieszczony, fantastyczny. Wszystko jest od razu zabrane, czyszczone w domu. Nie musicie tak się stresować jak ja. Tak, naprawdę ten, to jest duża pomoc. Ok, tutaj, no, po, gdzie to jest moja mała łopatka. Ok, obracamy. Ok, ha, i tutaj oczywiście, zaraz ja zabiorę stamtąd, tutaj, tak, położę tu na chwilę. Tutaj przypominam, co używaliśmy. Okej, jeszcze chwileczkę. Weźmiemy deseczkę, która będzie potrzebna nam do krojenia nasze cuda, żeby pokazywać wam, co jest w środku, jak wyglądają naprawdę, tak? I tak naprawdę to jest idealne, dla mnie to jest szybka, nawet obiad, kolacja, podwieczorek. Jest naprawdę na każde pora dnia. Bym powiedział, że nawet na śniadanie ja bym zjadł coś takiego, nie wiem jak wy, ale nie widzę tutaj specjalnej szkody, żeby to konsumować w innej porze dnia. Przypominam do tej, które dopiero się połączyli, czy w ogóle się będą łączyli, że jesteśmy www.akademiakulinarna.wirpool.pl. Wszystkie nasze filmiki są do oglądania, nie tylko na żywo, na naszą stronę facebookową, ale też będą potem na samym Facebookiem cały czas. Są też na naszą stronę internetową www.akademiakulinarna.wypu.pl. Gotujemy dla was, bo nie możecie przyjechać do nas teraz. Nie możemy robić wielkie spotkanie grupowe, tak jak my Włosi lubimy siedzieć, bieszczadować, dzielić się z tym, czy mamy najlepiej nasze przepyszne produkty kulinarne, ale oczywiście to jest rzecz, która nas łączy fantastycznie, bo Polacy tak samo uwielbiają dzielić się, gościć, po prostu jak się mówi, zawsze stół się ugina, kiedy idzie się gościem u kogo. Teraz co robimy? Pamiętamy, co robiliśmy? Mozzarella i karoca, czyli chleb tostowy, bez kurka, mozzarella krojona w plasterki, położona na papieru na chwilę, tutaj mamy, my używaliśmy ta karta palia, żeby po prostu zabrał nadmiar naszej wilgotności. Do środka bazylia, sól, pieprz, namacialiśmy tartym, roztartym jajkiem, bułka tarta, olej ryżowy, Monini tutaj się zmaził, puf, fantastyczny. I teraz tak, czak, 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 czak. Ok, i zobaczycie, żeby było do zrozumienia, tak? Jak wygląda sprawa, tak? Tak wygląda sprawa. Tak wygląda sprawa. Wow. Ok, tak wygląda sprawa, ale to osiągajcie tylko z jedną, z prawdziwą włoską mozzarellą, tak? Pachnie cudownie. Zupełnie nie jest ciężki, tłuste i tak dalej, bo pamiętamy, że jak oliwa, jak olej ma dobrą temperaturę,
czyli około 165 stopni i my zmazimy w środku, formuje się taka piękna krostycina, taka skorupeczka, która chroni olej, żeby pójść do środka. Zobaczcie, zobaczcie na papier, ile zostało, mało. Jak naciskamy, nie ma tłuszcz, który ucieka. I jest stosunkowo, Filip, nie, no chciałbym to zjeść, ale dam ciebie, tak? In your dream. Dorota, pyszne. No, proszę. Nie, ty też. Powiedz mi coś na ten temat. Zjesz i powiedz mi, co myślisz. No. Żyć, a nie umierać, jak się mówi. Tak? Fantastycznie po prostu. Oczywiście możecie robić małą sałatę dookoła, tutaj obok. Troszkę pomidory, jeżeli macie, albo normalnie, nie wiem, rukola, normalna sałata maślana, albo ogórek, tak? Kwaśny, niekwaśny, coś kwaśnego bym pasował do tego. Ale jak myślisz, Filip? Super samochód. Sugerowałeś by tego na śniadanie? Ja tak. Na obiad? Też. Na drugie śniadanie? Jak najbardziej. Na podwieczorkiem? Na kolację? Ale na snack nocny po imprezę? Jak najbardziej, jeszcze bardziej. Nawet jak nie imprezujemy, możemy taki na snack nocny. Także gotujcie z nami, zostajcie z nami. Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj dla was. Czekamy na wasze prośby. Oglądajcie nasze recepturę, piszcie do nas. Akademia Kulinarna Whirlpool.pl. Wszystkie filmiki są tam do oglądania. I tak samo nasze recepty są nadawane na żywo codziennie. Od godziny 11 do 18 na nasza strona facebookowa i są potem też rzucone na naszym kanał YouTube'owy. Gotujemy razem, gotujemy zdrowo, gotujemy z rodziną, z bliscy, z tym, co są w naszym domu. My tutaj bardzo wspieramy nasze włoskie produkty, tak, które są zupełnie zdrowe i fantastyczne. Mozzarella in carrozza, co mówisz? Nic nie mówisz. Katarzyna, chodź. Chodź tutaj. Proszę ciebie. Potrzebuję. A nie, to dla ciebie to był. Podwójne mięso. Podwójne mięso to jest to. Podwójne mięso, proszę. Haha, proszę bardzo. Smacznego. Ja wiem, że wygląda bardzo dziwnym faktem, że my panierujemy bułkę z bułką i zmazimy. Ale spróbować, żeby wierzyć. Kiedy będziecie to spróbowali, będziecie widzieli nareszcie światło. Będziecie po prostu gdzie indziej. Będziecie z nami. Na chwilę będziecie we Włoszech, w Napoli. Spacerujecie przed morzem, najecie się przepiękne mozzarella in carrozza. Po prostu kawałek włoskiej historii, kawałek naszej gastronomii, naszej kultury, przepyszne produkty włoskie, tak serwowane prosto i w najlepszym sposobem, który jest możliwy. Tak? Co myślisz? No, można tak naprawdę kombinować tego, jak robić, jak przygotować. Szybciutko nam poszło, fantastycznie. Nie robiłem nawet za bardzo bałagan, jak myślisz? Normalny. O wiele bardziej jestem taki skłonny zrobić jakiś dizastry w kuchni. No, no przyznaję się, no to znam siebie, także to wiesz. Super. Super, prawda? No zobacz, Filo, skoro tyle kamerujesz, dam jeszcze kawałeczek dla ciebie, tak? Dziękuję. Tak? Okej. Okay. Krystyna, co będziesz zrobiłaś teraz? Biszkopty są takie, nie możemy mówić, czy nie ma. Biszkopty, tak? Biszkopty, które mają kształtu, mleczne ciasteczka, które mają kształtu koła. Tej koła, które mielą zboże w stare młyny, tak? To tak zwane, to dlatego my nazywamy maciny, bo są te, które mielą, tak, tak, tak. Bardzo koła. Proste, Marko. Bardzo proste, ale na pewno bardzo pyszne. Tak? Bardzo pyszne, to jest tajemnica włoską kuchni. Pyszne włoskie produkty, prosta receptura. Bez za dużo fanaberii i rezultat zawsze jest ok. Słuchajcie. Mamy jedno zamówienie, wyzwanie, prośbę od Michała na krewetki dla jego żony. Krewetki dla jego żony. Dobrze, ok. Będziemy pomyśleli, mamy
dużo, dużo czasu do przygotowania coś takiego, także to na pewno. Rozumiem Michała i rozumiem żona, krewetki ja też uwielbiam. Będziemy się starali zadowolić jak najszybciej. Z tego mówiąc, Marco G, Akademia Kulinarna Whirlpool.pl, robiliśmy mozzarella in carrozza, czyli chleb tostowy, mozzarella, bazylia, jajko rozszczepane, buca tarta, olej ryżowy, sól, pieprz, niam, niam, pycha. Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia, do widzenia, pa, cześć, Marco.